Hej, witam Was, tutaj Dominik. Mam nadzieję, że ostatni odcinek z Q&A Wam się podobał. Niestety nie jestem w stanie przeczytać komentarzy, ponieważ wszystko odbywa się w ciągu jednego dnia. Zapewne będą przychylne, mniej przychylne. Ktoś na pewno odpisze, że odpłynęliśmy, ktoś powie, że mądrze mówiliśmy, że było to ciekawe, także jestem tego mega ciekawy. Natomiast przechodzimy do następnej części i w tym odcinku wylosujemy także skrzyneczkę z narzędziami. No i zaczynamy. Czy zamierzasz szkolić z mycia wysokociśnieniowego kostki, elewację, dach? Też się nad tym zastanawiałem, bo też często o to pytacie, tylko tak myślałem, w jaki sposób miałoby się to odbywać. Najuczciwiej byłoby wtedy, gdybym wziął taką osobę na zlecenie. Wtedy ktoś mógłby zobaczyć od podszewki, jak to wygląda, na, wiecie, u klienta. Mycie kostki, a nie, że jedziecie i umyjecie sobie kawałek chodnika, albo ktoś wam, nie wiem, pokaże myjkę i opowie o tej myjce, puści jakieś slajdy i właściwie nie jesteście w stanie umyć niczego samodzielnie. Albo wiecie, no mycie jakiegoś kawałka elewacji to nie jest mycie całej ściany. Na kawałku zazwyczaj jest łatwo i wszystko wychodzi fajnie, ale potem jak się okazuje, już nie wygląda to tak dobrze, no bo jest cała ściana, może gdzieś jest lepszy dostęp, może gdzieś słabszy, jakieś zacieki pod oknem, pod może nie wiem, jakimiś elementami jest, nie wiem, antena i cieknie z niej coś i wszędzie wam wyszło ładnie, a tu wam wyszło brzydko i czegoś takiego nie dowiecie się ze szkolenia takiego, wiecie, powierzchownego, więc dobrze byłoby wziąć klienta tak, ale wziąć takiego chłopaka na zlecenie do klienta, tylko jakby się to miało odbywać, co ja mam ubezpieczyć tego człowieka, a jakby coś się stało. Tutaj są takie rzeczy, wiecie, no, to może być kłopot dla mnie, może być to kłopot dla klienta, też jak mam wytłumaczyć to klientowi? Wie pani co, tutaj będzie taki chłopak, bo ja chcę go przeszkolić w myciu wysokociśnieniowym i ja sobie wezmę za to pieniądze, bo pewnie by to coś kosztowało i co ja mam się podzielić z tym klientem? A może klient w ogóle nie będzie takiego kogoś chciał? Pomyślcie sobie, jak wytłumaczyć to gościowi, że wie pan co, tutaj będzie się uczył u pana taki gość, ja jeszcze wezmę za to pieniądze. Śliski temat, nie wykonałem żadnego jeszcze takiego szkolenia. Oczywiście zastanawiałem się nad tym, bo często o to pytacie, natomiast wydaje mi się, że to nigdy nie nastąpi. Ale na przykład jakbym zbił taki kawałek dachu u mnie z tyłu, za domem, położył, wiecie, kupił blachę, położył tam i wziął, nie wiem, 5 chłopaków i powiedział: chłopaki, malujemy dach. Mogłoby to być fajne. I wtedy jest to faktycznie u mnie, wiem, że nie powinno nic się stać, ja bym tam przypiął jakieś linki, powiedzmy, nie wiem, ten dach nie byłby zbyt duży, mógłbym pokazać, jak się to maluje. Natomiast z mycia kostki, no wiecie, kostki z mchem to ja nie przywiozę do domu i nie pokażę wam, jak to wygląda. Trzeba byłoby do kogoś jechać, nie wiem, jak się za to wziąć. Jeżeli macie pomysły, dajcie znać w komentarzu, bo to też może być cenne. Pytanie do Q&A, jeżeli zapewniłbym Ci nocleg i wyżywienie, czy jesteś w stanie gdzieś dalej podjechać, na przykład na Pomorze? To nie jest kwestia nigdy ceny za paliwo, czyli no, dostaję wiadomości w stylu: Panie Dominiku, ja bym Panu dołożył 50 zł, to byś Pan przyjechał dalej. Albo może się Pan u nas przenocować, to też będzie takie fajne i na pewno się będzie Panu wtedy opłacało przyjechać. No, ja jestem taką osobą, że na początku miałem dużo usług, dzisiaj mam mało, bo tylko zajmuję się czyszczeniem powierzchni i zabezpieczaniem i malowaniem ich, czyli kostka, elewacja, dach, ewentualnie śniegołapy zimą. I też na początku jeździłem daleko, a dzisiaj chciałbym jeździć już nieco bliżej, jak to ładnie mówią, jeździć tylko koło komina. Jest to przede wszystkim wygodne i mam to szczęście, że faktycznie tych zleceń na miejscu jest dużo, więc ja nie chciałbym jeździć gdzieś dalej, głównie ze względu na czas, bo jeżeli wynajmujecie sobie jakiegoś człowieka i powierzacie mu dane zlecenie, no to głównie chodzi o to, że kupujecie jego czas. To nie jest tak, że 50 zł za paliwo to jakoś mnie tam mocno urządzi, bo 50 zł przy jakiejś dużej inwestycji to nie jest dużo, natomiast chodzi tylko o czas. Jeżeli miałbym jechać, nie wiem, cały dzień, nie wiem, spać w hotelu, potem 2 dni, nie wiem, myć kostkę i potem znowu jechać do domu cały dzień, no to mamy 2 dni na myciu kostki i 2 dni na samym dojeździe. Więc to w ogóle nie ma żadnego sensu, a też wyskakiwać do kogoś z jakąś kosmiczną ceną tylko dlatego, że jest daleko, dla mnie nie ma to żadnego sensu. Natomiast zastanawiam się nad pomysłem, żeby mieć siatkę jakichś zaufanych wykonawców w danym województwie, no i wówczas mógłbym ewentualnie kogoś podsyłać, bo dzisiaj jest tak, że ktoś do mnie pisze, zawsze grzecznie odpisuję, że Nie jest to niestety usługa w moim obszarze. Musi Pan skorzystać z lokalnych fachowców. Natomiast fajnie byłoby mieć kogoś takiego, żeby, wiecie, podesłać klientowi. Nie musi Pan już szukać w Google, tylko dzwoni Pan tu i będzie to wykonane fajnie i jakościowo. Nie wiem jeszcze, jak do tego podejść, nie wiem, czy się to uda, natomiast gdzieś tam z tyłu głowy to mam. Być może w zimie nad tym usiądę i nie wiem, będzie jakaś burza mózgu, będę siedział, oj, chyba coś dotknąłem, nieważne. Będę, nie wiem, siedział, śnieg będzie padał, ja będę sobie popijał, nie wiem, grzane wino i może jakaś, nie wiem, idea napłynie mi do mózgu. Oczywiście to też na pewno nie będzie chodziło, żeby, nie wiem, wziąć pieniądze za polecenie takiego kogoś, no bo w sumie bez sensu. Jak ktoś przyjedzie, namęczy się, umyje kostkę, nie wiem, za 900 zł, to czym się tu dzielić? To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby ten klient miał łatwiej i żeby miał przynajmniej kogoś, kto dane zlecenie wykona mu dobrze. Ile jesteś w stanie umyć kostki, elewacji i dachu w ciągu jednego dnia? To jest właśnie dość złożona kwestia, ponieważ to wszystko zależy, jaka to jest powierzchnia. Powiedzmy, mamy elewację. Jeżeli mamy zwykły domek, to tam na pewno będą okna, na pewno będą jakieś na przykład szczyty. Dom może być wysoki, może być niski. To dużo czynników na to wpływa. Ale też możemy mieć na przykład blok. I w tym bloku też może być dużo okien, ale może też być ślepa ściana, więc na przykład, nie wiem, powierzchnia, nie wiem, 1000, żadnego okna, podjechała zwyżka. Nie wiem, słońce nie świeci, więc podjeżdżacie i jesteście w stanie szybko to umyć. Natomiast na domkach wygląda to już zupełnie inaczej. To samo z kostką. Jeżeli co innego jest umyć 100 podjazdu, a co innego jest umyć 100 samych chodników, gdzie więcej jest sprzątania po samym myciu niż samego mycia. Natomiast... oczywiście zapomniałem, że to jest też kwestia sprzętu, no bo jeżeli macie duży przepływ wody, duże ciśnienie, porządną myjkę, powiedzmy ciepłą wodę, schodzi to Wam zdecydowanie szybciej. Przyczepa i myjka wysokociśnieniowa na kołach, to też na pewno Wam pomoże przyczepa, ponieważ nie musicie ciągnąć tych kabli, nie musicie ciągnąć węży, nie musicie przestawiać. Macie jednego węża wysokociśnieniowego z tyłu na przyczepie, na tym takim zwijaku. Jeżeli śledzicie kanał, to zapewne wiecie. No i to już jest na pewno dużo wygodniejsze. Nie musicie dźwigać, nie musicie wciągać tej myjki. Wiadomo, podczas jednego zlecenia nikt nie zauważy, że jest szybciej, bo nawet jeżeli to będzie, nie wiem, 10-20 minut w ciągu dnia, no to ogólnie na całodniówkę to jest nic. Tylko jak sobie 20 minut przemnożycie przez liczbę dni w tygodniu, a potem przez liczbę dni w miesiącu, a potem przez liczbę dni w sezonie, to już wyjdzie znaczna liczba. Okaże się, że na przykład jesteście 2 dniówki do przodu albo 3 dniówki. Więc tak to wygląda. To nie jest złośliwie, że ja nie chcę Ci, kolego, odpowiedzieć, ale faktycznie nie wiem. Nie wiem, jak do tego podejść, żeby Ci uczciwie powiedzieć faktycznie, jak jest. No wiesz, taki domek jestem w stanie umyć na przykład elewację całą w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o kostkę koło domku, no to nie wiem, 200-300 w ciągu dnia, to myślę, że na spokojnie. No ale jakbym podjechał pod Lidla i miałbym jeden wielki plac kostki, no to zapewne byłoby tego już zdecydowanie więcej. Mycie fotowoltaiki, czy w ogóle się za to wziąć i jak to wygląda? Nie znam w ogóle tematu, natomiast ostatnio dostałem taki sprzęt do mycia wodą DEMI, więc na pewno podjedziemy do jakiegoś klienta. Muszę tam, wiecie, podzwonić i zobaczyć, kto miał fotowoltaikę i zadzwonić. Nie chciałby Pan, żebym Panu umył fotowoltaikę? Tak, wie Pan, do filmu, nic nie wezmę za to pieniędzy. Zazwyczaj tak się to odbywa. Chętnie bym sobie to przetestował, natomiast jak sobie zobaczyłem na stawki w Google, no to zobaczcie, wpisałem mycie fotowoltaiki, cena. Czekajcie, bo mi coś tu wyskoczyło. Cena usługi czyszczenia paneli fotowoltaicznych kształtuje się na poziomie od 5 do 25 zł na metrze. Jeden panel to jest 1,7, więc weźmy sobie 25 mniej więcej na pół, no to jest powiedzmy 12 zł mniej więcej, tak powinniście za to wziąć, no bo nie bierzemy najniższej, nie bierzemy najwyższej. Liczymy sobie tylko na potrzeby filmu, żeby nie było, że komuś psuje biznes, bo ktoś myje za 5 dych. Jeden panel ma 1,7. No to patrzymy. 12,5 i 1,7 to jest 21 zł za panel. Nie wiem, ile ma instalacja fotowoltaiczna taka klasyczna w domu. Nazwijmy 10 paneli, więc 10 paneli jakbyście przemnożyli przez 21 zł, no to jest 212 zł, więc Zastanówcie się, gdzie tu jest biznes. Musicie mieć maszynę, musicie mieć tyczki. Wiadomo, tego sprzętu nie jest zbyt dużo, natomiast no, pieniędzy jest jeszcze mniej. Ale wydaje mi się, że może być to fajne uzupełnienie, jeżeli ktoś na przykład myje kostkę i są duże, nie wiem, szyby balkonowe, no to potem myje na przykład te szyby tym całym systemem do wodą DEMI. I nagle okazuje się, że obok jest fotowoltaika, no to na przykład myjecie kostkę, kończycie, nie wiem, jesteście od 8 do 13 i po 13 macie czas, więc komuś na przykład za 200 umyjecie panele fotowoltaiczne. To może być fajne. Albo, nie wiem, myjecie sobie dachówkę, odlatuje mech, wypukujecie na końcu, ale jesteście w stanie jeszcze powiedzieć klientowi, że no, mam czas, więc mogę tutaj panu na przykład za 2 czy za 300 umyć panele fotowoltaiczne. Nie wiem, czy są tacy ludzie, którzy mają tylko taki sprzęt i tylko tym się zajmują. Podejrzewam, że może to są osoby myjące całe, wiecie, połacie tych paneli. Natomiast tak na domkach to nie mam pojęcia. Poza tym, jak sobie wszedłem w YouTube'a i część osób liczyła, ile będzie wydajniejszy panel po myciu, no to to są tak małe liczby, że no, że nie wiem, czy ludzie przekonają się do mycia paneli fotowoltaicznych. Natomiast jeżeli macie inne doświadczenie, jeżeli ktoś zajmuje się tego typu usługami, to też piszcie w komentarzu. Ja też, wiecie, nie mówię tutaj jakoś złośliwie. Jeżeli w tym jest potencjał, no to być może się mylę. Natomiast nie wydaje mi się, żeby... Też zastanówcie się, ile wy bylibyście w stanie zapłacić za taką usługę. Mycie paneli fotowoltaicznych, że... i po tym myciu macie podobną wydajność, no to jakby tylko dlatego, że one są ładne, no to ciężko powiedzieć. Poza tym ja też czasami przecinam się z ekipami montażowymi na danych zleceniach i wiecie, no oni wam powiedzą, że nie, to deszcz spłucze i jest ok. Natomiast tutaj na przykład wyczytałem, że trzeba zafundować tym panelom 2 mycia na sezon, więc słuchajcie, może będzie moda na mycie paneli fotowoltaicznych, na pewno tego jest dużo więcej, więc może. Być może się mylę, mam nadzieję, że są ludzie, którzy mają z tego pieniądze i fajnie żyją, bo każdemu trzeba życzyć dobrze. Jedziemy dalej. Jak kosztowo wyglądałoby zaczęcie takiego biznesu jak Twój? Słuchajcie, ja ten cały sprzęt kompletuję 12 lat, więc mi jest ciężko policzyć dzisiaj, wiecie, do każdego kluczyka ile co kosztowało. No na pewno to są setki tysięcy złotych. Poza tym weźcie też sobie pod uwagę, że największym waszym wydatkiem będzie myjka wysokociśnieniowa. To jest ten wasz najważniejszy sprzęt i tutaj nie jest wskazane szczególnie oszczędzać. Potem jest chyba samochód. Więc może być samochód za 100 tysięcy złotych, może być za 200 tysięcy złotych z salonu, ale może też być, nie wiem, jakaś fajna T5 na, nie wiem, za 10 tysięcy złotych. I też będzie ok. Jeżeli ktoś nie potrzebuje takiej masy sprzętu jak mój, bo pewnie też będą komentarze, że część z tych rzeczy jest w ogóle niepotrzebna. Ja jestem zdania, że lepiej mieć i nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć. To zawsze będę wam powtarzał. Mało rzeczy jest w stanie mnie zaskoczyć podczas danego zlecenia, natomiast też się zdarzają. No ja lubię mieć ten sprzęt przy sobie i wówczas czuję się pewniej. Natomiast jeżeli miałbym to wszystko wyliczyć, no to są no setki tysięcy złotych na pewno. Wiecie, sama myjka kosztuje 120 tysięcy. Ona nie jest moja, dostałem ją po to, żebym sobie z niej korzystał i wam pokazywał jej możliwości. Będą też inne myjki, to już wam zapowiadałem w poprzednich odcinkach, więc to nie jest żadna nowość. Więc, ale jeżeli trzeba byłoby to kupić, no to wiecie, 120 tysięcy na myjkę, z 80 na samochód, taki jak mój, no i jeszcze całe wyposażenie. No wiecie, wychodzi duża kwota. Więc tutaj musicie sami się zastanowić. Myjka jest najważniejsza, im mocniejsza, tym lepiej. Jeżeli ma ciepłą wodę, też tym lepiej. Wydaje mi się, że dzisiaj zaczynać z zimną wodą to już jest lekkie faux pas. Na pewno jeżeli chodzi o elewację. Kostkę jeszcze jakoś tam zmęczycie, nie? Ale elewacja, tutaj nie da się działać ciśnieniem. Tutaj musi być ciśnienie niziutkie, chemia i ciepła woda. To myje elewację. Tak to wygląda na dzisiaj, czyli marzec 2023. Ciśniemy dalej. Co w zimie? Czy wyjeżdżasz myć kostkę w Egipcie? No faktycznie w Egipcie jest ciepło, dlatego też między innymi z żoną zdecydowaliśmy się na takie wakacje ostatnio w listopadzie, no bo ja wiadomo, sezon sezonem, a odpocząć można jak już się wszystko kończy i te zlecenia delikatnie gasną. W Egipcie nie ma kostki. Jest faktycznie mało, jakieś takie kamienie szlifowane, takie wielkie powierzchnie, śliskie to, tam jest coś takiego, ale zdarzyło mi się, że widzieliśmy w hotelu, że ktoś mył wysokociśnieniowo też taką powierzchnię, ale nie o tym. Czym zajmuję się w zimie? Ja montuję płotki śniegowe, tak sobie wymyśliłem kiedyś, zauważyłem popyt, że jest na takie usługi. W sensie zauważyłem, że jest popyt na takie usługi i faktycznie idzie to całkiem nieźle, natomiast to też nie jest tak, że każdy dzień w zimie wyjeżdżam i wiesz, czymś codziennie się zajmuję. Przede wszystkim dniówki już nie są takie długie, więc powiedzmy, jeżeli wyjedziecie o 8, no to już 15 wypadałoby się składać. Zima to jest też czas, żeby odpocząć. No bo niestety sezon jest dość intensywny, na przykład pochodzić do lekarza, iść sobie do dentysty, zobaczyć, czy tam się nic nie psuje, czy badania wyszły dobrze, to wiecie, taki czas też jest potrzebny, więc zima jest nieco luźniejsza, sezon jest marzec, no cały listopad jeszcze myjemy, więc mamy 3 miesiące powiedzmy poza sezonem, ale wtedy faktycznie mi się zaczynają płotki, a jak mam jakiś taki delikatny przestój typu, nie wiem, dzień, dwa, bo muszę poczekać, aż one przyjdą, no to wtedy sobie odpoczywam. Książki czytam, ale i tak wciąż za mało, przynajmniej mało, mniej niż bym chciał. Jak dużo zleceń w ciągu sezonu jesteś w stanie pozyskać? Tutaj nic się nie zmieniło, ponieważ wykorzystuję na maksa swój czas. Wydaje mi się, że to jest około 100 zleceń w ciągu sezonu, 90-100 zleceń. Tylko że ja myję wysokociśnieniowo, ale też maluję dachy, więc jeżeli tylko bym mył na przykład, no to na pewno tych zleceń byłoby więcej. No bo jak pójdę na malowanie dachu, no to mnie tam nie ma, nie wiem, od 2 do 3 dni na przykład. A w tym czasie mógłbym już umyć 3 kostki, więc jakbym jechał na ilość, no to musiałbym pozyskiwać małe zlecenia i faktycznie trzaskać tych powierzchni dosyć dużo. Natomiast tak jak Wam powiedziałem, około 100 zleceń, 100 klientów w ciągu sezonu. Jeżeli, poczekajcie, 3 zlecenia, aha, czasem jednotygodniowo. Ja nie wierzę, że są takie działalności, że ktoś na przykład ma 2 zlecenia w tygodniu, więc nie wiem, 2 dni wyjeżdża, a 3 dni siedzi. To znaczy, że ten biznes się nie spina, to znaczy, że trzeba chyba wziąć się za coś innego, że chyba to nie jest tak jak powinno. Ja faktycznie każdy dzień mam zapełniony, właściwie chyba zbyt dużo na siebie wziąłem, jeżeli chodzi o kanał YouTube, jeżeli chodzi o jedną działalność, jeszcze mam jedną działalność, więc faktycznie tego czasu jest mało, mam więcej pomysłów niż czasu. Tak to na ten moment wygląda. Tutaj dołożę coś od siebie, bo też pytaliście, ale chyba nie mam tego pytania. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozyskiwanie zleceń, czyli ile zleceń jest z YouTube'a, ile idzie pocztą pantoflową, a ile jakimiś innymi kanałami typu OLX i pozycjonowanie. Jeżeli chodzi o to ostatnie, to ja w sumie nigdzie nie pozyskuję klientów. Na Facebooku, kanał YouTube i poczta pantoflowa to faktycznie są te miejsca, gdzie ja tych klientów pozyskuję. Jeżeli chodzi o właśnie polecenia, no to jest powiedzmy na 100 zleceń z 70. Myślę, że spokojnie. Tutaj wziąłbym pod uwagę wszystkich, którzy mnie polecają, wszystkich ludzi, gdzie wykonałem zlecenia, czyli na przykład malowałem dach, ale ktoś wie, że zajmuje się też myciem kostki, więc pomyślał, że no 2 lata temu pan malował dach, ale w sumie kostkę to też by się przydało umyć, więc to jest też taki klient. Albo na przykład są też sytuacje, gdzie myjecie kostkę i na przykład ktoś jedzie samochodem i się zapyta, czy u niego też moglibyście tak umyć, tak? No to powiedzmy to jest te 70 osób. Z YouTube'a na ten moment zapytań to faktycznie jest dużo. Maili, o Jezus, pełno. Po 10, po 20, po 30 dziennie nawet, ale z tego jest mało zleceń. Z tego faktycznie no, zapytań jest dużo, natomiast jakichś takich faktycznie jakiegoś mycia poważnego, no to tutaj jest mało. Nie wiem, 10? Więc powiedzmy mamy 70, czyli 80 zleceń, no a 20 to jest, że ktoś, nie wiem, ktoś znalazł może w Google'ach, może w jakimś innym miejscu, nie wiem, zauważył może jakiś mój telefon gdzieś, no nie mam zielonego pojęcia, natomiast tak to wygląda. Poczta pantoflowa działa najlepiej. Jeżeli jesteście uczciwi, sumienni, no to wówczas klienci będą Was polecać i to właściwie działa najfajniej. W takiej działalności jak moja, czyli w momencie, gdy jesteście sami, jesteście takim fachowcem, gdzie działacie na swoje nazwisko, wtedy działa to najfajniej. Kolejne pytanie, co byś chciał ulepszyć u siebie? u mnie leży obsługa klienta i zawsze o tym mówiłem i zawsze to jest moja, wiecie, pięta achillesowa i tutaj jest mi czasami wstyd, jak nie odpisuję komuś na maila w przeciągu, nie wiem, 2 dni, bo nie mam czasu. Albo był, nie wiem, montuję film, bo wiem, że musi iść w niedzielę, a już jest w sumie, nie wiem, sobota po południu, więc wypadałoby, żeby się tam, wiecie, dodał przez noc, więc nie wiem, na przykład nie odpiszę komuś na maila. Albo jestem na dachu i nie jestem w stanie podnieść słuchawki, bo ten telefon leży gdzieś na dole, bo jest gdzieś w samochodzie, więc potem schodzę i jest, nie wiem, 7 połączeń i już nie ma czasu do kogoś oddzwonić. Albo zaczynam na przykład o 5, bo tak wstaję często, żeby dojechać do klienta, a na przykład kończę o godzinie, nie wiem, 19, więc potem jadę samochodem, zanim jestem w domu, zanim się wykąpię, jest godzina 23, więc no już nie wypada oddzwonić, tak? No w samochodzie też tak głupio w sumie oddzwaniać, tak? Albo nawet jeżeli podniosę słuchawkę na dachu i ktoś na przykład mi mówi: Panie Dominiku, pisałem do Pana i decyduję się na tą usługę, więc ja już Panu mówię tak, chciałbym, żeby Pan umył, dziękuję, do widzenia. Pada mi telefon obok. Nie wiem, czy słyszeliście ten dźwięk. No i wiecie, ja na przykład mogę już o tym zapomnieć, albo zanim zejdę, to nie wiem, no chciałbym, żeby to jakoś lepiej wyglądało, żeby ten klient czuł się faktycznie zaopiekowany. Jeszcze nie mam na to pomysłu, mam nadzieję, że kiedyś na niego wpadnę. Jakie masz koszty działalności? Pomijam ZUS, podatki. Chodzi mi o wszystkie rzeczy eksploatacyjne typu myjka. Ojejku, no to tutaj znowu, to wszystko zależy od zlecenia. Czasami jest tak, że zapłacicie tylko za paliwo do myjki, a czasami trzeba jeszcze płyny zabezpieczające, być może piasek do kostki, jeżeli wykonujecie komuś taką kompleksową usługę. Ale często jest tak, że podjeżdżacie na zlecenie do klienta i jedynym kosztem to jest paliwo. Myjka pali około 200 w ciągu dnia, tak 160 do 200, no ja tak bym powiedział bezpiecznie, że około 200 zł w ciągu dnia i czasami to jest jedyny koszt. Jeżeli sobie kupicie, nie wiem, więcej płynów na początku sezonu, no to wtedy jesteście w stanie zaoszczędzić. Tylko że też z kolei trzeba przewidzieć, ile mniej więcej tych zleceń jesteście w stanie wykonać w ciągu właśnie danego sezonu, żeby też te płyny nie zostały na zimę, żeby tam, wiecie, nic im się nie stało. Więc koszty działalności to zazwyczaj jest przyjazd do klienta, więc paliwo do samochodu, paliwo do myjki wysokociśnieniowej, potem oczywiście płyny, a powiedzmy to na przykład na myciu kostki, potem płyny do mycia kostki, jakieś rzeczy eksploatacyjne, podatek od usługi, dobrze mieć kasę fiskalną i wystawiać klientowi coś, wiecie, na miejscu, wtedy nie ma, nie wiem, dosyłania jakichś dziwnych rzeczy. Klient wie, że jesteście już poważnymi ludźmi, jeżeli macie kasę fiskalną przy sobie. Oczywiście podatek od tego, ZUS-y, no jest tego, zbierze się tego dużo. To nie jest tak, że macie dniówkę 1000 zł i zostaje Wam 950. No, niestety nie, chciałoby się, ale trzeba utrzymać policję, wiecie, 500+ i inne pomysły. Czy jesteś VAT-owcem? Jakie są plusy i minusy bycia płatnikiem VAT? Największym plusem bycia płatnikiem VAT jest to, że możecie sobie odbić VAT od Waszych zakupów. Więc jeżeli macie faktycznie jakieś koszty uzyskania przychodu, no to wówczas możecie sobie odbić od nich VAT. Więc na przykład zaczynacie działalność, macie budżet, nie wiem, 100 tysięcy złotych, i odbijacie sobie od tego 23 VAT-u, więc jeżeli kupicie myjkę za 100, no to właściwie ona Was nie kosztuje 100, tylko tam, nie wiem, 70 ileś, nie? Więc to już jest duży plus, tylko że potem musicie pamiętać, że jeżeli jesteście VAT-owcem, no to też musicie wystawiać klientowi coś, wiecie, no plus VAT, nie? Więc to już na przykład dana usługa nie kosztuje klienta 1000 zł, tylko kosztuje 1000 zł netto plus VAT na przykład 23. No to już nie powiecie klientowi, że mycie kostki kosztuje 1000 zł, tylko 1230. Więc musicie się zastanowić, jakie będziecie mieli zlecenia. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze młodym chłopakiem i chciałem wziąć dotację na działalność i dostałem tą dotację. Namęczyłem się, nachodziłem się, ale dostałem. I wtedy mieliśmy takie spotkania z ludźmi właśnie na przykład z księgowości, ktoś nam tłumaczył, jakie mieć dobrze, nie wiem, logo, jaką nazwę, no takie, wiecie, niezbyt ciekawe rzeczy. No i wtedy faktycznie, jak zapytałem się księgowego, czy być na VAT-ie, czy nie być na VAT-ie, no to mi powiedział, to zależy. No ja nie chciałem takiej odpowiedzi, ja chciałem, żebyś mi powiedział, chłopie, tak, opłaca się albo nie, nie opłaca się. Ale faktycznie, to zależy, jakich będziecie mieli klientów. Wiem, że ciężko to oszacować, natomiast jeżeli będziecie mieli klientów instytucjonalnych typu gmina, typu mycie kostki pod Lidlem, no to wypadałoby, żebyście byli VAT-owcami. Wtedy, jeżeli też macie duże koszty uzyskania przychodu, no to dobrze być na takim opodatkowaniu, gdzie macie nie dość, że koszty, to jeszcze jesteście w stanie rzucić ten VAT. Natomiast na domkach, no, jak nie musicie kupować sprzętu, no to nad VAT-em bym się zastanowił. Powiem tak, nie wiem, czy to jest fajna odpowiedź, nie wiem, czy Wam pasuje, natomiast jak najuczciwiej się dało, tak wam odpowiedziałem. Skąd pozyskujesz najwięcej zleceń? OLX czy ulotki? Ja mam ulotki na zasadzie, to się nazywa DL-ka, czyli taka mała ulotka, więc jeżeli jestem u jakiegoś klienta, myję kostkę, no to gdy widzę, że dachówka jest w złym stanie, no to wrzucę taką ulotkę, mycie wysokociśnieniowe. Tylko że to wciąż jest obcowanie z ludźmi, którzy nie chcą Waszych usług, tylko poniekąd zostali namówieni do tego, a zazwyczaj to nie działa. Ktoś musi czuć potrzebę, że ej, mój dach już nie wygląda najlepiej, chyba chciałbym go umyć. Wtedy jak dana ta osoba szuka kogoś, no to wtedy macie właśnie pewne, że dane zlecenie jesteście w stanie pozyskać. Ale jeżeli ktoś się zastanawia albo pisze wam wiadomości, że no widziałem na YouTubie, może bym umył, może bym nie umył, a ile to kosztuje, a myślałem, że to jest taniej, no to nie jest dla was odpowiedni klient, więc tutaj ulotki fajnie tam wrzucić komuś, wtedy macie poczucie, że a okej, może pozyskam tego klienta, ale ja nie wiem, czy ja miałem przez tyle lat, nie wiem, jednego klienta z ulotki, 2, 5, 10, to wciąż jest mało, jeżeli macie 100 klientów w ciągu sezonu. Rzeczy typu OLX to tam w ogóle nie polecam, bo wszędzie, gdzie jesteście jednym z wielu osób, tam będzie wam ciężej. No bo tam zazwyczaj, no co, no jeżeli wy powiecie stawkę 10 zł, jak ktoś tam dał 3 zł, bo sobie myje, nie wiem, bo jest piekarzem i soboty ma wolne i będzie mył to w sobotę, no to tutaj już odpadacie. Więc jeżeli ktoś szuka jakościowego mycia, no to dobrze mieć faktycznie z polecenia. Poza tym wiecie, no zastanówcie się, jak sami szukacie. No szukacie na OLX-ie? No ja nie szukałem nigdy tam żadnego fachowca. Zazwyczaj jest pytanie do znajomych, ej, macie kogoś od lodówki? Macie jakiegoś pana od grzejnika, bo się tam, nie wiem, zapchał? Albo macie jakiegoś fajnego mechanika samochodowego? U nas na przykład w momencie, gdy mieszkam w bloku, dobrze działają Facebooki takie, wiecie, na danym osiedlu. I tam zazwyczaj pada pytanie, znacie jakiegoś fajnego dentystę na przykład tutaj w okolicy? No tak, polecam panią tam Heniutkę albo pana Ziutka, nie? Natomiast no nie ma kostki w blokach, ale faktycznie zlecenia z polecenia są najfajniejsze. Wiem, że o takich klientów jest najciężej, natomiast jeżeli wykonacie dane zlecenie dobrze, ja nie wierzę, że ktoś może was nie polecić. Jeżeli pamiętacie, my też zostawiamy po sobie jakiś ślad, w pewnym sensie jakiś, w cudzysłowie, pomnik. No bo patrzcie, jeżeli jest kostka pełna mchu, a potem jest czysta, no to dajcie spokój, no widać to. Jeżeli jest elewacja cała zielona i po waszym myciu jest ładna żółta, taka jak była, wiecie, od nowości, no to też to widać. Jeżeli dachówka jest cała w glonie, a nagle się okazało, że w końcu ma odcień ceglasty, to też ktoś to zauważy. Jeżeli przychodzi sobie, nie wiem, na piwko, na winko do klienta, ktoś się może zapytać, ej, w sumie u mnie też, nie wiem, dachówka jest do mycia. Kto ci to mył? No taki i taki. Jaki? No to jak on się zachowywał? Jaki był? Jaki miał sprzęt? No spoko. Chcesz telefon? Dawaj. Tak to zazwyczaj się odbywa w tego typu działalnościach, czyli tam, gdzie jesteście sami. Czy zawieszasz działalność na czas zimowy? Dobrze byłoby zawieszać działalność, bo koszty dzisiaj ZUS-y są, no można powiedzieć, wyniszczające dla osób mających małą działalność. Pamiętajcie o tym też, że jeżeli, nie wiem, leje i my nigdzie nie jedziemy, to nie jest tak, że wiecie, my jesteśmy na zerze w ten dzień. No nie, no jesteśmy na minusie. Więc to też trzeba sobie wziąć pod uwagę. Ja nie zawieszam, wiecie co, działalności, no bo chcę mieć ciągłość tych składek, też nie wiem po co, no ale powiedzmy chcę. Być może będę musiał wziąć jakąś pożyczkę na dom kiedyś albo coś, więc wtedy jak macie działalność, nie wiem, 5 miesięcy w ciągu sezonu, a potem nie, no to nie macie już na to szans. Ja nie zawieszam, ale czasami by wypadało. Następne pytanie. Od jak dawna tym się zajmujesz i czy nie dokucza Ci wypalenie zawodowe? Takiego pytania jeszcze nie było, więc jest mega fajne. Zajmuję się tym od 12 lat. Czy nie dokucza Ci wypalenie zawodowe? Czasami mi dokucza. Nie dość, że dokucza mi wypalenie zawodowe, to jeszcze mi dokucza fizyczność, tak jakby. Czyli czasami najzwyczajniej na świecie już zaczynają mnie boleć plecy, zaczynają mnie boleć kolana. To mi dokucza. Wiecie, mięśnie mnie bolą jak wstaję. Podejrzewam, że jakbym był, nie wiem, panem w biurze, a to z kolei też mnie plecy bolały, tylko z innego powodu. Natomiast tak, pewnie, że tak. Najgorzej jest początkiem sezonu, czyli z tej takiej laby w pewnym sensie zimowej przejść do takiego, wiecie, pełnego ciśnięcia. Potem już człowiek się nad tym nie zastanawia, potem tylko chciałby pokończyć tym ludziom, gdzie faktycznie coś się obiecało, już wtedy nie myśli się o pieniądzach, nie myśli się o zleceniach, tylko wiecie, tego czasu jest cały czas mało. Jak biegniecie na przykład, nie wiem, w jakimś wyścigu, powiedzmy, to cały czas chcecie, żeby ten wynik był najlepszy, więc macie mało czasu. Tak samo tutaj. Nie jest to typ zlecenia jak wykończeniówka, że jak sobie nie skończycie dzisiaj, to sobie skończycie za 2 dni. No bo w sumie dlaczego nie? Tutaj jeżeli na przykład nie skończycie nie wiem, w tym tygodniu, to w przyszłym już leje. Więc... Ojejku, no powiem Wam tak, do minusów tego biznesu, bo to też w dużym cudzysłowie jest dosyć dużo. Nie widzę siebie w wieku 65 lat na dachu, może myjąc kostkę. Czasami się zastanawiałem, czy na przykład nie olać malowanie dachu i nie zająć się tylko myciem. Albo żeby nie olać mycie elewacji, gdzie cały czas chodzicie, wiecie, do szczytu w dół, do szczytu w dół, do szczytu w dół i cały czas w kółko, wszystko wtedy boli. Trzymacie tą lancę, tak wiecie, na wyciągnięciu, o tak pokażę, tak? Tutaj wtedy już wszystko pada. Czy nie zająć się tylko myciem kostki? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Natomiast chyba całe życie nie będę mył powierzchni. Chociaż może. To jest fajne, ale trzeba, tak wiecie, napędzić się dość mocno. Czy klienci często negocjują stawki? Jeżeli chodzi o takich klientów, gdzie już jesteście na miejscu i faktycznie przyjechaliście, no to tacy klienci, wiecie jak to jest, niektórzy mają takie poczucie, że musicie im coś zrzucić, więc jeżeli wychodzi 1280, no to zrzuć pan te 80. No to tacy klienci faktycznie się zdarzają i to nawet tak z uprzejmości się zrzuca, no ja zrzucam na przykład. Natomiast są też tacy, gdzie dzwonią i mówią, mówicie im daną stawkę, ile kosztuje mycie kostki, panie tam Dominiku, albo panie, po ile kostkę? No i wtedy mówicie, nie wiem, po 10 zł, po 8 zł, po 15 zł, jak ktoś ma taką stawkę. No i zdarza się, że ktoś powie, o Jezu, panie, gdzie, a kto to widział? Albo niektórzy, wiecie, mówią coś w stylu, no już dzisiaj nie, ale kiedyś oczywiście tak było. Panie, to ja tu mam chłopa, co myje za 3 zł. Jezus, panie, bierz pan chłopa za 3 zł. No, to po co pan w ogóle do mnie dzwoni? No, najfajniejsi to już w ogóle są tacy, którzy chcą, żebyście im zrzucili, ale wciąż oni chcą, żebyście to wy wykonali to zlecenie. Czyli, panie, po ile kostka? Po 10 zł. A to nie, to ja tu mam takiego za 3. No to weź pan chłopa za 3. A nie, niech mi pan umyje tylko za 3. A dlaczego? No bo z polecenia tu mam i widziałem, jak pan myje u sąsiada. Ale ja myję za 10. No ale myję po 3, to umyj mi pan za 3. Nie, bo ja myję po 10. Kilka takich dyskusji też odbyło, natomiast to było lata temu. Dzisiaj faktycznie ta poczta pantoflowa działa dobrze. Poza tym wiecie, no, nawet jak pytacie się jakiegoś znajomego, czy macie kogoś od kostki, no to mniej więcej już wiecie, ile on bierze, więc to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Najgorzej mieć zlecenia, nie wiem, z OLX-a, z jakiegoś takiego, wiecie, miejsca, gdzie musicie tłuc się o klienta ceną. No to faktycznie wtedy jest jazda na wyniszczenie. Tego w ogóle nie polecam. Wiecie, negocjowanie stawek i działanie za jakieś zaniżone pieniądze to w ogóle nie ma żadnego sensu. To lepiej sobie odpuśćcie. Jaki sprzęt uważasz za must have? Więc ja już po części odpowiedziałem. Wydaje mi się, że najważniejsza jest myjka wysokociśnieniowa. To, żeby ona była mocna, żeby ona była niezawodna i żeby myło wam się dobrze, żebyście też mieli jakieś dodatkowe węże, może lance, może dysze, coś co ułatwi wam i przede wszystkim przyspieszy dane zlecenie. Nie wiem też, kolego, o co pytasz, bo na przykład w malowaniu dachu ważna jest maszyna do malowania. Chociaż myjka wysokociśnieniowa też, bo jeżeli masz mocno, to jesteś w stanie ściągnąć powłokę albo jesteś w stanie szybciej to umyć, więc no, każdy sprzęt jest ważny. Z mojego punktu widzenia ja jestem gadżeciarzem, jeżeli chodzi o sprzęt. Ja nie muszę mieć, nie wiem, nowego telefonu, ale nową akówkę już chętnie. więc u mnie tak to wygląda. Możecie powiedzieć, że u mnie połowa z tego jest niepotrzebna, część się zgodzi, część nie. Uważam, że myjka to jest klucz i to jest baza i tutaj jeżeli chcecie oszczędzać, no to tak wiecie, z głową, nie? Tak żebyście mieli wciąż fajną wydajność, wciąż niezły przepływ wody, no i przede wszystkim ciśnienie. To jest must have, ale często zapominana kwestia i często taka pomijana samochód. Wiecie co, ja jeżdżąc od Rzeszowa, nie wiem, po Kielce aż na Śląsk, gdzieś tam daleko, cały czas kupowałem sobie sprzęt, więc tą pakę miałem faktycznie fajnie wyposażoną, natomiast wciąż miałem dziadowski samochód i przemieszczanie się to też jest czas. Jeżeli jesteście w stanie oszczędzić, nie wiem, pół godziny w ciągu dnia, bo jedziecie szybciej, nie chodzi o to, żebyście, wiecie, w zabudowanym jechali 120, tylko, no nie wiem, jak macie takie auto, że, nie wiem, jedziecie 90 i mówicie do kogoś coś z boku, a on was nie słyszy, to też nie jest fajne. Wiecie, jakby było najlepiej? Wszystko mieć najlepsze i wszystko mieć nowe, ale to jest ciężko. Samochód i myjka. Jeżeli działacie lokalnie, to postawcie na myjkę. Jaką chcecie. Nie dam, że Dibo czy coś. Kupcie sobie jaką chcecie, jaką uważacie za stosowną. Czy zdarzyło ci się mieć zlecenie, że je przyjąłeś i potem musiałeś odpuścić? Wiesz co, czy zdarzyło mi się? Tak, zdarzyło mi się. Tak, zdarzyło mi się, miałem 2-3 zlecenia, gdzie przyjąłem, przyjechałem i powiedziałem wam co, tu jednak inna metoda będzie lepsza, będzie efektywniejsza, będzie tańsza. Wydaje mi się, że ja tutaj będę siedział i gdzieś tam rzeźbił coś na dachu, a to nie ma kompletnie sensu. Pomijam już fakt i pomijam tego klienta, co faktycznie gość zlecił mi mycie kostki, ale potem zadzwonił podczas mycia kostki i wiecie, a to ktoś jak już oglądał poprzednie Q&A to kojarzy, powiedział przez telefon: słuchaj gnoju, jak nie zmyjesz, coś tam nie umyjesz tej kostki do końca, to zapomnij o pieniądzach czy coś w ten deseń. No to tutaj poskładałem, umyłem i zostawiłem w połowie umytą kostkę i pojechałem, ale posprzątałem, żeby też nie było. Wtedy, słuchajcie, to były początki mojej działalności i ja też miałem, no lekko się bałem tego gościa, bo to był jakiś totalny bogacz i myślałem, że będę miał jakiś kłopot, jeżeli tam, nie wiem, zostawię na przykład cały syf z tego mycia, no ale jak już gość zapowiedział, że mi nie zapłaci i zaczął kombinować, no to chyba byśmy się nie dogadali. Nie chciałem siedzieć tam cały dzień po to, żeby gość mi powiedział na końcu, że jest brzydko i coś tam. No, szkoda mi tej żony tylko, tego pana, ale no cóż, tak to wygląda. Co myślisz o takiej działalności w Niemczech i jakie tam są stawki? Pewnie takie same stawki jak w Nowej Zelandii, takie same stawki jak w Kenii i takie same stawki jak w Chile. Czyli nie mam o nich zielonego pojęcia. Nie, no nie wiem. Nie wiem, ale i to jest najuczciwsza odpowiedź, ale to się fajnie wiąże z tym, że ja też nie znam fachowców z całej Polski i też nie znam fachowców z całego świata. Na przykład jeżeli TikToki idą dobrze, zdarzyło mi się tam, że kilka ma po 9 milionów wyświetleń, chyba czy po 8, coś takiego. Na Insta też tam coś, kilka poszło tak jakoś szerzej, więc to już automatycznie oglądają ludzie tak jakby z całego świata. Często są komentarze w innym języku, jakaś, wiecie, coś po hiszpańsku, coś jakąś dziwną czcionką, nie wiadomo czy to z lewej czytać, czy jak. I dostałem na przykład wiadomość w stylu: czy zna pan jakiegoś fachowca zajmującego się też takimi usługami, na przykład, nie wiem, z Pomorza? No nie znam, skąd mam znać kogoś z Pomorza? Potem było coś na zasadzie: no, czy zna pan jakiegoś fachowca na Węgrzech? Myślę sobie: Boże, no nie no, tam gdzieś pod Budapesztem, tak? Oczywiście napisane i przetłumaczone w Google. No nie znam, ale apogeum zostało osiągnięte wówczas, gdy ktoś napisał: Panie Dominiku, śledzę Pana kanał, widziałem film na TikToku, widziałem film na YouTubie. Czy zna Pan kogoś z Los Angeles, kto chętnie by mi ubył kostkę? Nie znam Los Angeles, nie znam z Budapesztu, nie wiem jakie są stawki w Budapeszcie, nie mam zielonego pojęcia też jakie są stawki w Niemczech. Co myślisz o zastosowaniu podnośnika do mycia dachu zamiast chodzenia po nim? Uważam to za totalnie beznadziejny pomysł. Przede wszystkim podnośnik koszowy, nie wiem, nowy kosztuje pewnie z $500 000, więc jak ktoś ma jakieś ale do myjki za 100 000, no to podnośnik kosztuje pewnie z pół bani. To jest jedna rzecz. Dwa, większość osób, chciałem powiedzieć nikt, ale większość osób z podnośnikiem to w ogóle Was nie wpuści na swoją posesję. Bo owszem, może część dachu będzie taka, gdzie staniecie sobie na podjeździe i jesteście w stanie tym wysięgnikiem jakoś wyjechać, ale to nie jest tak, że Wy umyjecie cały dach. Przecież wiecie, dom nie składa się tylko z kostki i z podjazdu. Tam może być, wiecie, wystrzyżony zielony dywanik, tam Was nikt nie wpuści z żadnym pomocnikiem. Z pomocnikiem Was wypuszczą. Z podnośnikiem w sensie. Więc moim zdaniem jest to kompletnie głupi pomysł, ponieważ przyda Ci się na pół zlecenia albo na 1/3, więc w ogóle szkoda pieniędzy. Lepiej iść na szkolenie wysokociśnieniowe, kupić sobie fajne linki, kupić sobie fajny sprzęt, nauczyć się przede wszystkim go używać, tak żeby działać efektywnie, tak żeby Ci to szło szybko, bo da się tego nauczyć. I podejrzewam, że gdybyście wpuścili niedoświadczonego alpinistę i mnie, albo już pomijając mnie, jakiegoś doświadczonego alpinistę, to uwierzcie mi, że tutaj będzie widać, że ten doświadczony umyje to zdecydowanie szybciej. Więc wiesz, moim zdaniem podnośnik jest zupełnie zbędny, zwłaszcza, że kosztuje dużo i przyda Ci się tylko na część usługi, a co będzie stało, będziesz płacił za to w ogóle bez sensu. Oczywiście to jest myślenie w stylu nie umiem chodzić po dachu, boję się linek, to sobie kupię podnośnik. No to sobie kup, tylko jak się przekonasz, że na 10 zleceniach przydał Ci się tylko na jedno, no to jest kompletny bezsens. Linką jesteś w stanie dojechać wszędzie, jeżeli masz jakieś na tyle analityczne oko, że jesteś w stanie jakoś się przypiąć, zapiąć, tu gdzieś coś wiesz, jakoś pokombinować, to jesteś w stanie dojść wszędzie, niestety podnośnikiem nie. Chyba że, nie wiem, na mieście, gdzie masz pełno kostki i staniesz sobie wszędzie, no ale to ileż jest takich zleceń. Jedziemy dalej. W jaki sposób wyceniasz usługę? Na podstawie sprzętu, na podstawie czego? Wiesz co, najlepiej na metrze. Więc jeżeli masz jakąś kwotę, no to wyceń ją sobie na metrze. Tylko pamiętaj też, że jeżeli ktoś ma zlecenie w stylu mycie kostki, powierzchnia, nie wiem, 10x10, no to wyceń mu inaczej niż mycie kostki, powierzchnia 100x100. No, więc musisz sobie też wziąć pod uwagę, co Ci się opłaca, jak daleko musisz podjechać i co jeszcze, ile sprzętu musisz użyć, jakie masz koszty. Ktoś może ma większe, ktoś może ma mniejsze, ktoś ma pomocnika, ja na przykład nie mam, więc tutaj już mi odpada jakaś tam część pieniędzy. Słuchaj, myj tak, żeby Ci się opłacało, nie patrz na innych. Jak Ci ktoś powie, że nie wiem, czy masz stawkę za wysoką, czy za niską. Jak Ci chce ktoś płacić 50 zł za kostkę, myj 5 za 5 dych. Jak Ci nikt nie chce zapłacić 7 zł, myj za 6. Ja nie mam do tego żadnego hejtu, a niektórzy mają, bo podobno zaniżam stawki i psuję wszystkim innym biznes. Chociaż nie było to celowe, ale dało mi do myślenia. Może sobie faktycznie te stawki dam nieco wyższe. Wydawało mi się, że one są ok. Największe wady tego biznesu. Czy mógłbyś wymienić? Jakie typy zlecenia bywają uciążliwe? Ja nie lubię mycia elewacji zbytnio, ale z kolei lubię mycie dachówki. Najlepiej betonowej, bo wtedy noga się trzyma i but się trzyma dosyć dobrze. Gdy widziałem się z chłopakami na szkoleniu, właśnie z Dibo, to mi z kolei wszyscy powiedzieli, że kochają elewację, ale nie lubią tego dachu, tych linek i to jest niebezpieczne i można się poślizgnąć i dachówką, kolanem zbić dachówkę, więc oni tego nie lubią. Więc tutaj wiesz, jeden woli matkę, a jeden woli teściową. Więc jakby coś, musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Kostka jest fajna, jest łatwa, ale są z tego małe pieniądze. Malowanie dachu jest spoko, są z tego duże pieniądze, natomiast jesteś uzależniony kompletnie od pogody. Więc jak jest tylko możliwość, że może spaść deszcz, no to wtedy stoisz, a właściwie leżysz. Jakie są największe wady? Pogoda, sezonowość, gdy jest -1 na zewnątrz, wszyscy montują fotowoltaikę i w sumie się śmieją, a nikt nie myje kostki, no bo jest -1, nie ma wody, nie ma niczego, więc można mówić oczywiście, że możesz myć kostkę w deszczu i elewację w deszczu, ale nikt się na to nie zgodzi. Jak leje, to się siedzi w domu i niestety dniówki uciekają, a koszty cały czas są takie same. Czy są wymagane jakieś pozwolenia, żeby zacząć? Niestety nie są wymagane pozwolenia, a powinny być. Musicie mieć tylko i wyłącznie badanie wysokościowe, jeżeli chcecie chodzić po dachu, a uważam, że nie byłoby wcale krzywdy, jakby każdy miał szkolenie wysokościowe z linek, jeżeli chcecie działać na linach. Bo dzisiaj chyba nawet nie trzeba czegoś takiego, a wydaje mi się, że na pewno byłoby bezpieczniej i nie widziałbym tych ludzi, którzy wiszą na małpie. Jezu, wiszenie na małpie to są jakieś schowane głęboko w mózgu skłonności samobójcze. Więc jeżeli widzicie kogoś malującego dach albo zajmującego się myciem dachówki czy jakimiś innymi usługami wysokościowymi i on wisi tylko i wyłącznie na małpie i żeby zjechać na dół musi odpiąć się w pewnym sensie z liny, więc wówczas nie jest przypięty niczym i zjechać na dół, to jest coś dziwnego. To już lepiej jeździć na stopie na tym, co ja jeżdżę, no bo cały czas linę macie przynajmniej wpiętą. Kto się zna na alpinistyce i kto zna sprzęt, ten zapewne wie, o czym mówię. Czy korzystasz z wody u klienta? To jest jedno z moich ulubionych pytań. Jak to widzi osoba zadająca takie pytanie? Że co, ja w kieszeni sobie przywiozę wodę? Albo nie wiem... Jak ktoś przychodzi do was, jakiś, nie wiem, fachowiec, skuć płytki w łazience i założyć nowe, to nie wiem, to mu licznik spisujecie? Albo jak ktoś, nie wiem, zostało mu zlecone wykonanie gładzi, to chodzicie za nim i patrzycie, ile dolewa wody? No ludzie, no to przecież jak zlecacie jakieś usługi, no to też macie jakieś obowiązki. To nie jest tak, że sobie siedzicie tylko, nie wiem, z fajką na krzesełku, no tylko macie... jakieś obowiązki w stylu udostępnić gniazdko i udostępnić wodę. Jeżeli do waszego zlecenia jest potrzebna woda. To już też tak z ludzkiego punktu widzenia, no ja nie wiem. Chociaż są klienci, którzy... Słyszałem od chłopaków, ja nie miałem, że na przykład chcieli sobie, nie wiem, dłonie przemyć i ktoś im nie pozwolił. No to jak takimi chcecie być ludźmi, no to dzięki, to powodzenia. Nie, koszty za wodę płaci klient. Czy 30 000 to jest fajny budżet na zaczęcie przygody z kostką? Ojejku. Moim zdaniem lekko mały w dzisiejszych czasach, natomiast wtedy, kiedy ja zaczynałem, 30 000 to miodzio. To wtedy to było złoto. Natomiast jak się zapewne domyślacie, czasy się zmieniły, więc dzisiaj to jest mało. Natomiast ja też chyba nie jestem odpowiednią osobą, żeby w tej kwestii się wypowiadać, bo ja lubię sprzęt, mam sprzęt, wydałem dużo pieniędzy na sprzęt. Musicie pytać ludzi, którzy wydali 20 000 złotych. Jeżeli im się spina taki biznes, to znaczy, że się da. W momencie, gdy ja widzę kogoś z takim sprzętem, to podejrzewam, że gdybym wszedł na przykład za 2 lata, to tej osoby już nie ma. Bo gdy ja zaczynałem swoją działalność, musiałem wypisać innych ludzi, także zajmujących się tego typu usługami. To jeżeli sobie zobaczę, to było z całej Polski, no bo nie miałem pojęcia, kto się zajmuje czymś takim, więc wziąłem jakichś gości z Google, no nie? To było 12 lat temu, no to jestem święcie przekonany, że dzisiaj już nikogo nie ma. Więc tak to wygląda. Żeby się utrzymać, musicie mieć sprzęt i musicie, no musi to być jakościowa jakość usług, tak chciałem powiedzieć. Musi to być, wiecie, musi za tym iść jakość, tak bym powiedział. Został jeszcze temat skrzynki. Na początku odcinka powiedziałem skrzynki z narzędziami, natomiast oczywiście chodziło mi o skrzynki na narzędzia. Na dole wyświetla się nick i ta osoba faktycznie zdobywa skrzynkę. Dlaczego? Ponieważ napisała... Tak mówię, osoba, to pewnie jakiś chłopak jest, nie? Gość napisał, że skrzynka przyda się jego tacie. Więc to jest fajne, myślę, że tata się ucieszy. Sam mojemu tacie zawsze zostawiam jakieś narzędzia, takie wiecie, gdzie już tam nie używam, albo takie skrzynki zostały mi metalowe, wszystko mu to oddałem, natomiast tej skrzynki z kołami taka na pewno mu się nie przyda, więc fajnie, jeżeli mój tata jej nie wziął, to na pewno twojemu się przyda. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, też piszcie w komentarzu, ja zawsze, zazwyczaj na YouTubie wam odpisuję. No i co, chyba już tyle. Nie wiem, jak długi wyszedł ten odcinek, mam nadzieję, że oglądaliście do samego końca. Q&A oczywiście kiedyś powtórzymy. I chyba tyle. Ja już składam, godzina 23, więc nie wypada już się tłuc. Niech sąsiedzi i moja żona spokojnie idą spać. W ogóle ostatnio w tym odcinku z kolegą z Dibo dostałem feedback od mojej żony, że w koszuli wyglądałem, jakbym miał duży brzuch i siedziałem tak. Więc dzisiaj już siedzę w taki sposób, zlewam się z tłem. Wiecie, ciemniejsze zawsze wyszczupla. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.